Najważniejsza umiejętność, która jest potrzebna do ogarniania swojej poczty elektronicznej? Umiejętność klikania w taki napis unsubscribe pod newsletterami. Bo to jest jakiś skandal po prostu. Ja naprawdę tego nie rozumiem i pewnie to jest specyfika tego, że żyjemy w Polsce, a w Polsce oczywiście ustawodawca ma wszystko w dupie i wszystkie swoje obowiązki w dupie i nie robi tego, co dla obywatela może być użyteczne. Bo z tego co pamiętam, to we Francji to jest zakaz robienia takich newsletterów, albo że jest zakaz zapisywania ludzi automatycznie do newsletterów, a oczywiście w Polsce hulaj dusza. Więc kupujesz coś w jakimś sklepie internetowym i bach, cię wrzucają na newsletter. Kupujesz coś na Allegro u kogoś i bach, na newsletterze. A później 80 dziennie newsletterów dostajesz. Więc za każdym razem trzeba klikać unsubscribe na dole, unsubscribe na dole, unsubscribe, a oni się będą pytali, będzie się nowa strona otwierała i się będą pytali, czy jesteś pewien, że chcesz na pewno się z naszej zajebistej listy wypisać, a ty klikasz tak, ale na pewno pewno tak, albo są tacy mistrzowie świata, którzy robią to w ten sposób, że ty się wypiszesz, że tworzą sobie nazwy tych list, na przykład to jest lista mailingowa numer 1 i ty się wypiszesz z tej numer 1, to następny mailing wysyłają jako lista mailingowa numer 2. A inni jeszcze robią to inaczej, robią w ten sposób, że ty się wypiszesz z jednego newslettera, później kupisz u nich na Allegro znowu coś i cię bach, z powrotem rzucają, nie wpiszą sobie do newslettera, znaczy przepraszam, nie wpiszą sobie do CRM-u, że no ten gościu nie chce już być na naszym newsletterze, jego to naprawdę nie interesuje, no tylko siups! I po raz kolejny. No po prostu rewelacja. Nienawidzę tych ludzi. Także najważniejszy skill to klikanie unsubscribe. Ale za to, jak już się tego nauczycie i jak przez parę miesięcy będziecie tak robili, że klikam subscribe za każdym razem, jak zobaczycie newsletter w swojej skrzynce, bach, unsubscribe, to po paru miesiącach nagle się okaże, że zamiast 150 maili dziennie dostajecie tych maili 20. I nagle te 20 maili to już nie jest taki straszny problem, żeby je ogarnąć. Bo jak było 150, no to w ogóle nawet nie warto zaczynać, przecież tego jest tyle. Także to jest jedna, jedyna umiejętność taka kluczowa przy ogarnianiu swojej poczty. Poza oczywiście innymi pomniejszymi, typu kategoryzowanie maili, typu odpowiadanie od razu na te, na które można szybciutko odpowiedzieć, typu używanie mądrego klienta poczty. Najważniejsza umiejętność, klikanie w klawisz unsubscribe. Czas zatankować. To wam powiem takie coś, że generalnie przez ostatnie jakieś, no ja wiem,
przez ostatnie jakieś 2 miesiące byłem na diecie bez węglowodanów zupełnie. No i będę ją musiał trochę zmienić, bo ona mi generalnie kompletnie rozwaliła moją odporność. Właśnie po raz pierwszy od 4 lat jestem chory. A! To straszne. No to mi weekend tak minie.